Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z Siewcą. W kolejny poniedziałek naszego życia otwieramy się na Boże Słowo. Dzisiaj Dzień Dziadka. Dziękujemy za mądrość naszych dziadków, ich miłość, życie. W Ewangelii słyszymy słowa: kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Tak bardzo ważne jest nasze otwieranie się na działanie Ducha Świętego. Odcięcie się od Jego łaski jest jak wyciągnięcie kabla z kontaktu i oczekiwanie, że lampa będzie świecić. To Duch Święty jest duchem życia, duchem prawdy, duchem miłości. I dlatego fundamentalne jest to, żeby otwierać się na Jego działanie, żeby nie zaprzeczać ani Jego istnieniu, ani temu, że to On jest tym, który prowadzi nas do całej prawdy o Jezusie Chrystusie. Nieraz słyszymy, że prawda leży po środku. To nieprawda. Papież Benedykt XVI mówi: prawda leży tam, gdzie leży. Jeżeli ktoś mówiłby, że ta ściana za mną jest zielona, ktoś inny mówiłby, że jest żółta, to prawda nie leży po środku. Ona leży tam, gdzie leży. Ta ściana jest biała. Chcielibyśmy prosić Ducha Świętego, Ducha Prawdy, by prowadził nas do całej prawdy o Jezusie Chrystusie i także do tej prawdy o naszym życiu, o otaczającym nas świecie. Módlmy się dzisiaj często i gorąco. Duchu Prawdy, Duchu Miłości, przyjdź, oświeć mnie, prowadź. Żyj, rośnij z Duchem Świętym, Duchem Prawdy.